Cześć, patrzcie co się dzieje. Mamy dziś prima aprilis i sypie śnieg. Chcę do tego stopnia ale murek, że nic nie widzicie, bo mi łapie zoom na ten śnieg. Hej Lemi, szkoda, że go nie widzicie, no. Sypie dosłownie tak mocno, że nie wiem. Wy to widzicie tylko jakieś tam pojedyncze. Ten. I śniegu jest naprawdę, patrzcie, kładam rękę, o. Dobre 7 cm jest. Masakra. Hej Lemi. O nie, wyskoczyło mi jakieś głupie powiadomienie. Dobrze mi zatrzymało powiadomienie. Dobrze mi zatrzymało nagrywania. Ale zimno jestem. Właśnie w laczkach. Zimno. Muszę zamknąć kury dzisiaj. No, zamarzło. O. Dzisiaj trochę nie otwierałem wszystkich, ale te nioski to musiałem otworzyć. No, niech one biegają, nie? Tu widzę, że mi się trochę to powiększa, tak jakby szczurki tu, ale no tędy nie mają jak wchodzić. Ale powiem wam, że mam ze szczurami problem, dawno nie nagrywałem w ogóle. Co prawda ostatni film tam tydzień temu był wrzucony, ale no miałem, znaczy nie nagrywałem, no miałem nagrane filmy dla was fajne. Z tego jak tam obsiewałem pola i tak dalej, czosnek. Jeden nawet wrzucę wam o czosnku i coś tam. Chociaż już jeden był o czosnku, ale będzie jeszcze drugi. Co prawda on już wisi od tygodnia i powinienem go dawno rzucić, ale ja mam taki zapierdziel w tej szkole, że nawet nie mam czasu tego zmontować, znaczy zmontować, zmontowane już jest przygotowane. Nie miałem czasu zrobić opisu niczego, masakra. Tego nawet nie otwierałem, bo by im tam w klatki zawiało za bardzo. To jest giga problem. To jest tak ciężkie ten śnieg, który się tu zbiera, że mi się wszystko tutaj załamało. Ja nawet nie mogę wejść tu do kurnika. Ten kogucik wykręca głową. Muszę mu przygotować witaminkę B. Jutro jest sobota. Nie chce mi się nic, ale muszę. Muszę jutro się zająć. No wiecie, sadzeniem siewami w domu, rozsady. Wody nie macie, to zabieram od razu to ze sobą, żeby wam rano przywieźć. Przynieść. I patrzcie. Pokazywałem wam chyba to. Tak się tutaj zmieniło. Są karzełki, kuchinki, wszystkie kurki. Dwa koguty silki są. Nioska jedna. No i te dwie mieszanki. Kurki. Sprzedałem parkę silek z tych takich czarnych. Cała rodzinka przyjechała. Za 120. Te młodsze to stwierdziłem, że za 120. Jakby wzięli koguta z tego stada jednego. Szkoda, że nie wzięli. Chociaż no zawsze to mniej kogut i tak, o, na fajda mu na grzebień, biedny. Bym go zabrał stamtąd może. Nie, no dobra, niech śpi sobie tam, ale patrzcie, grzebień ma. Wezmę mu słomu, oczyszczę trochę, co? Kogutek. Nie, o, spadło. Dobra. Chyba spadło. Nie widzę, o, zrzucił resztę. Boże. Dzisiaj tu były trzy jajeczka. To sobie zostawię tutaj. Rano, jak otwierałem kaczki, zobaczyłem, że jajko leży. Przecież teraz jest codziennie jajko. Są tam jakieś przerwy pojedyncze, ale jedna kaczka znosi. Być może jest tylko jedna samica, mam nadzieję, że są dwie chociaż. No ale... O, jajeczka. Pisko jaki rosnął, dwójka. Dalej. A tu mi się to coś załamuje. Tu trzeba będzie wbić kijek. Bo wyszedł, wypadł, wyszedł z ziemi. Mówiłem wam, że trzy jajka były. Bo specjalnie wracałem wtedy, żeby wam powiedzieć. Nie ma tu, a nie, to jest jajko kaczki. To dwa są. Trzy wczoraj zabrałem do domu wieczorkiem. O, dzisiaj też były trzy jajka uniosek. Jedno z krwią. Jedno takie mam codziennie, jedno białe całkowicie i jedno od tej takiej, którejś z tych, od tej Beni, kurki Beni, co jest u silek. Nioska biała. Ta kurcia od Mateusza jest już tutaj. Cześć. Jak tam? Dobrze? No, znajduje się chyba. Nie lubi, jak ją koguty depczą, tak żona bije. Jej nie depczą koguty. Więcej nie zniosły, nie zniosły. Okej. Okay. Czekam, aż ta kaczka będzie znosić. Być może ona już znosi, tylko ja nic nie wiem o tym. Nie pokazywałem wam. Jak może widzieliście u silek, tam byłem. Są te płyty OSB. I to grube są. A mi szczury przegryzają je. I się tam ładują. Dlatego tam były takie kostki położone.
Na razie to jest taka alternatywa. Chcę tam sypać trutki i deskę przykręcę. Być może. No ale teraz wiecie, spadł śnieg i to jest tak masakra. Bo była super pogoda, ja bym sobie siał teraz w tym tygodniu. Miałem marchewki siać. Ale kolega mówił, żebym jeszcze poczekał, no i śnieg teraz jest. No może dobrze poczekałem. Przynajmniej bób posiałem. Chyba będzie to właśnie na filmie, który wrzuciłem już wam dawno temu, tylko nie opublikowałem. Także tak. Cała ręka. Ale tutaj spada ten śnieg. Wow. W ogóle na dworze jest tak jasno. Otwarte, otwarte, bo klucz siedzi. Właśnie jak tutaj widać tą różnicę, ile napadało śniegu. Dosłownie sypie od wczoraj, przed północą już sypało. Cały dzień dzisiaj sypało, dosłownie bez przerwy. Cały dzień. Dalej sypie i ma sypać całą noc i jutro mam znowu cały dzień sypać bez przerwy. Dosłownie nie było przerw w sypaniu. A jak zimno. Dzisiaj przyszedłem tu ze szkoły, tak to było cieplutko. A, znaczy cieplutko w porównaniu z tym, co było na dworze. Nie czuję nóg. Chciałem wam pokazać, bo ja sobie sam tam dla znajomych pokazywałem, jak mi rosną. To jest pak choi. Rzodkiewki jakieś tutaj. Ładnie rosną. Koper nie rośnie, bo nie podlany był. Znaczy podlewałem, ale wyparowało. Także dałem śniegu. Czosnek mi ładnie się wyłania. O, tu widzę, o, patrzcie, jeszcze jakiś czosnek też wyrasta. No i gdzie ten czosnek? O, się pokazuje. Tu niektóre już były takie wyrośnięte, to te wyższe, nie? Ale te małe już się same pokazują, wiecie, od zera. O, tu mamy piękny szpinak. Patrzcie, już ma takie listki ładne. Super rośnie szpinak. No, szpinak to wszędzie wam urośnie bardzo łatwo. Nie trzeba pilnować wcale praktycznie. Tu groch widzę, że jest wsypany, bo ja sobie wsypałem tylko jajka rozsypałem, bo znalazłem w kompoście, już nie chciałem kurom dawać. Tu cebulka, ona się gdzieś tam widziałem, że wyrasta. O tutaj. Właśnie mi się pokazuje, ale tu nie było polerowane, także ona jeszcze. Czosnek mój zimowy też tutaj jest. Ten bardzo ładny, patrzcie. Ale żółknął, to grzyb chyba jest. Albo brak azotu. A tutaj piękny musztardowy, to od wiejskich inspiracji. O, trochę ich przykrywa coś ten. No ale widzicie, ładnie to rośnie. Ładnie rośnie. Dobra. Sałaty. Tutaj w ogóle nie widać, nie wzeszły. A tu już się zaczynają. To są mieszanka od... Jo, widzicie tutaj? Takie ładne. Tu jest przerwa. I dopiero tutaj jak jest masłowa, to ona pięknie wzeszła. Widzicie jak gęsto? Pięknie. No i co? Tu jest przykryte, to tutaj nic nie zmarznie. Te w środku i tak nie zmarnie. Tu jest cieplej niż na zewnątrz. Nawet wiecie, ten śnieg pada na szklarnię. Taką powłokę robi. O, ale sypie. Zapomniałem już nawet, że sypie byłem w środku przez chwilę. Ze szklarni śnieg spada. Muszę go któregoś dnia, może jutro, ale nie no, ja jutro do miasta mogę jechać. Także wtedy mnie nie będzie. Szkoda trochę, ale no cóż. Bo przydałby się ten śnieg, wiecie, ciągnąć do szklarni. Ale też już tam rosną rzeczy, także nie bardzo. Ale do tej to na pewno by się przydało, do tej. Bo tam jest ta nowa glina, jest bardzo sucho. O, lemurek. Ucieka. No i co? No ładnie jest, ładnie, ale zimno i beznadziejnie rowerem nie mogę jeździć. Masakra. Dzisiaj miałem lekcję na 9:40. Musiałem o 7 wstać i jechać o 8 autobusem na końcowy i potem pod szkołę jeszcze ze środka miasta. Zamykamy.